Płeć. Czym jest płeć? Odpowiedź na pytanie, czym jest płeć, jest dosyć trudna, ponieważ istnieje wiele wyznaczników płci. Najogólniej mówiąc, jest to zespół cech biologicznych, psychicznych, społecznych, umożliwiających odróżnienie kobiety od mężczyzny i odwrotnie. Podstawowym kryterium płci jest płeć genetyczna, zdeterminowana przez występowanie chromosomów płciowych XX w przypadku kobiety, XY w przypadku mężczyzny. Kolejnym wyznacznikiem jest płeć gonadalna, uzależniona od gonad, czyli jąder u mężczyzn i jajników u kobiet. Płeć genitalna z kolei jest określana na podstawie wyglądu narządów płciowych. Moszny i penisa u mężczyzn, warg sromowych i łechtaczki u kobiety. Płeć można również określać hormonalnie. Jest ona określona na podstawie względnej przewagi hormonów w organizmie, testosteronu, androgenów w organizmie mężczyzny, Estrogenów w przypadku kobiet. Kolejnym wyznacznikiem jest płeć mózgu, która jest oparta na różnicy w budowie i funkcjonowaniu kory mózgowej. Bardzo ważnym wyznacznikiem jest również płeć psychiczna, która jest bezpośrednio związana z koncepcją samego siebie. Kolejnym wyznacznikiem jest płeć społeczna. Metrykalna, związana z pełnieniem roli płciowej w społeczeństwie. Jak kształtuje się świadomość płci? Tożsamość płciowa jest determinowana biologicznie. Bazą są struktury anatomiczne czyli narządy płciowe, oraz mózgowe. Na to nakłada się proces socjalizacji i świadome oddziaływania wychowawcze. Świadomość płci powinno dziecko osiągnąć do trzeciego roku życia, i to, co jest jasne, tutaj główną rolę w budowaniu tej świadomości odgrywają rodzice. W okresie przedszkolnym powinna nastąpić identyfikacja z rodzicem tej samej płci. W fazie późniejszej, wczesnoszkolnej, podstawową rolę odgrywają wzorce społeczne, które związane z płcią które dziecko może zaobserwować i na tej podstawie się uczyć zachowań płciowych. Potem, w fazie takiej tuż przed dojrzewaniem, coraz większą rolę odgrywają grupy rówieśnicze i pozycja w tej grupie rówieśniczej, jaką osiąga młody człowiek. Okres dojrzewania jest okresem przełomowym w budowaniu świadomości płci. Jest oczywiście związany z bezpośrednim oddziaływaniem hormonów płciowych, bardzo gwałtownymi zmianami ciała oraz pojawieniem się nowej kategorii, jaką jest pożądanie seksualne. Okres dojrzewania stanowi przypieczętowanie w formowaniu się tożsamości płciowej. Jednak przy tym wszystkim nie należy zapominać o tym, że człowiek dojrzewa psychoseksualnie przez całe życie czyli w każdej fazie naszego życia mamy szansę na wzbogacanie i rozwijanie naszej świadomości płciowej. Czym różni się płeć fizyczna od psychicznej? Formowanie się płci fizycznej jest uzależnione od bardzo wielu czynników, od chromozomów płciowych począwszy przez hormony płciowe, rozwój gonad, tworzenia się struktur anatomicznych, po pojawianie się trzeciorzędowych cech płciowych w fazach późniejszych rozwoju. W okresie dojrzewania, takich jak powiększanie się narządów płciowych, pojawienie się piersi, specyficznego umięśnienia, rozkładu tkanki tłuszczowej, jabłka Adama, owłosienia ciała i tym podobne. W związku z tym, że ten rozwój jest rozciągnięty w czasie i nie dotyczy jedynie okresu, Płodowego może dochodzić do pewnych zakłóceń na różnych etapach tego rozwoju. Jeżeli zakłócenia pojawiają się w okresie prenatalnym i mają charakter hormonalny, może się pojawić zjawisko określane mianem obojnactwa. Jeśli zaburzenia pojawią się w fazach późniejszych, w okresie przedpokwitaniowym, bądź w fazie już samego dojrzewania płciowego, może to się wiązać z niedostatecznym wykształceniem trzeciorzędowych cech płciowych. Płeć psychiczna, z kolei, to stałe i niezmienne poczucie przynależności do danej płci. Związane z obrazem samego siebie i z pełnieniem określonych ról płciowych. Są takie sytuacje, kiedy dochodzi do niezgodności pomiędzy płcią fizyczną, a właśnie tym obrazem samego siebie. Mamy wtedy do, do, do czynienia z, z zaburzeniami identyfikacji płciowej. Czego naj, takim najbardziej popularnym i znanym przykładem jest zespół dezaprobaty płci transseksualizm.